ubrany. Miłością swoją piękną.
zabójczych państw. Znaleźliśmy się w świecie muzyki, spokoju i terapii muzycznej. Ostatni numer inspiracji Zielonogórskiego Uniwersytetu III wieku wydawnictwa wiele mówi o muzyce. Wykład inauguracyjny ostatni w minionym roku akademickim wygłosił dr Bartosz Kudliński, a mówił na temat muzyka a zdrowie, melodia organizmu. Muzyka łączy człowieka z otaczającym światem. Jest czymś absolutnie intymnym, głęboko wewnętrznym. Odpręża, daje energię, zmienia nastawienia, potrafi wpływać na emocje, na umysł i na ciało. Także pani marszałek minionej kadencji, Elżbieta Anna Polak, na koncercie Filharmonii Zielonogórskiej nawiązała do muzyki. Muzyka budzi w sercu pragnienia dobrych czynów. Niech zatem unosi ona nasze dusze. Był to srebrny koncert z okazji inauguracji Filharmonii Zielonogórskiej. Rozmowa w tym, że inspiracja jest także z dyrygentem Filharmonii Zielonogórskiej Rafałem Kłoczko. Mówi między innymi, zawsze może być lepiej, inaczej, pięknie. Rozmowa także jest z dyrektorem Orkiestry Dęte, Jarosławem Dnorowskim, który też mówi o muzyce. Rozmowa jest z Mirosławą Branicką-Polarczyk, która prowadzi nasz śpiewnik uniwersytecki. Rozmowa jest z naszą dzisiejszą solistką, Olą Matusiak-Kujawską, też o śpiewaniu. Rozmowa jest z Jolantą Lorenz, która o śpiewaniu może mówić jak najwięcej, bo jest między innymi solistką i chórzystką Moderato. Zachęcam do lektury. Drodzy Państwo, musisz wziąć głęboki oddech i pozwól muzyce płynąć przez ciebie. Słuchamy dzisiaj koncertu z okazji jubileuszu chóru Moderato, jubileuszu pięknego 25-lecia istnienia i działania. Chciałabym przywitać serdecznie pana prezydenta Marka Kamińskiego. Reprezentuję także prezydenta Marcina Pabierowskiego. Jest nam serdecznie miło, panie prezydencie, bo ma pan w swojej opiece wszystko, co dzieje się w oświacie zielonogórskiej, a my z oświatą jesteśmy związani. Witam serdecznie panią dyrektor Zielonogórskiego Ośrodka Kultury, Agatę Miedzińską. Współorganizatora dzisiejszego wydarzenia pod tytułem Koncert jubileuszowy Chóru Zielonogórskiego Uniwersytetu III wieku, Moderato pod dyrekcją Jakuba Gościniaka. Oddaję głos prowadzącym dzisiejszy koncert. Bardzo proszę. Witam Państwa bardzo serdecznie na tym naszym koncercie jubileuszowym. Chór już się zdążył Państwu zaprezentować. Piosenka Jurandota i Warsa no, nawiązuje do tego, co było, minęło i zostało w naszej pamięci. To była właśnie ta piosenka. Powróćmy jak za dawnych lat. A zatem wracamy. Chcielibyśmy przedstawić Państwu nasz chór. Chór działa przy Zielonogórskim Uniwersytecie III wieku i skupia w swoich szeregach słuchaczy Uniwersytetu, jak i członków wspierających.
Szanowni Państwo, teraz chcemy przekazać Państwu garść informacji konkretnych o działalności naszego jubilata. Ja tak może krótko. Chór Moderato, działający przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Zielonej Górze, zaczął swoją działalność w styczniu 1999 roku. Inicjatorką założenia chóru, pierwszą dyrygentką była pani Janina Nowak. Nie wiem, czy jest na sali. Pani profesor jest? Wielkie brawa. Przez krótki okres chór prowadziła Barbara Sienkiewicz. Myślę, że też jest na sali. Brawa dla pani. Następnie dyrygowaniem chóru zajął się Daniel Grupa. Obecny czy nie? Nie. Przykro. Od 2002 roku przekazał pałeczkę dyrygenta swojemu ojcu, panu Bernardowi Grupie. Myślę, że nas słyszy. W czasie pandemii chór mocno się skurczył. Odszedł też do wieczności właśnie nasz dyrygent, pan Bernard Grupa. Ale mieliśmy szczęście, bo pod swoje skrzydła przyjął nas obecny dyrygent, pan Jakub Gościniak. Oby był z nami jak najdłużej. Obecnie chór się rozrasta i na tę chwilę liczy 37 członków. Są wśród nas chórzyści, którzy śpiewają z nami od początku istnienia chóru. I tu pozwolę sobie wymienić z imienia i nazwiska, drodzy Państwo. Nie gniewajcie się. To pani Joanna Toczeska. Pani Genovefa Bieda. I pan Stanisław Dziadura. Godni naprawdę podziwu. Mamy także wśród chórzystów wielu nowych członków, z czego się bardzo cieszymy. I jeżeli ktoś ma tylko ochotę, to bardzo, bardzo serdecznie do nas zapraszamy. Kierownikiem chóru przez długie lata była pani Barbara Maśko. Później krótko pan Kazimierz Bujnicki, a obecnie od kilku lat Maria Jolanta Lorenz. Miło bardzo. Repertuar naszego chóru jest bardzo bogaty. Śpiewamy pieśni patriotyczne, mamy dużo kolęd, pieśni około bożonarodzeniowych. Każdego roku uświetniamy rozpoczęcie roku akademickiego, a także różne uroczystości okolicznościowe. Braliśmy udział w przeglądach chórów Polski i Niemiec. Śpiewaliśmy w Cottbus, w Wilnie, a także dla Polonii we Lwowie. Koncerty kolęd dawaliśmy nie tylko w Zielonej Górze, ale także w Gorzowie i w wielu kościołach, ale najwięcej i najczęściej w sali dębowej naszej biblioteki. Razem z chórem Cantabile z Sulechowa, a są tu przedstawiciele tego chóru, bardzo serdecznie witam oczywiście, śpiewaliśmy w Sulechowie i w Filharmonii w Zielonej Górze. Nie są nam obce również takie koncerty charytatywne, jak w 2008 roku i 2009 braliśmy udział w juwenaliach Trzeciego Wieku w Warszawie, skąd wracaliśmy z nagrodami. Dawaliśmy koncerty z okazji Dnia Kobiet, a także jeszcze częściej koncertowaliśmy dla wszystkich matek z okazji ich święta. Też mogą być brawa. Uświetnialiśmy także każdą rocznicę Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. A teraz się pochwalę. Jako jedyny chór w regionie śpiewamy piosenki o Zielonej Górze i winobraniu, które wielokrotnie prezentowaliśmy w obchodach Dni Zielonej Góry. I następne chwalenie się. W 2014 roku za swoją działalność chór otrzymał nagrodę kulturalną prezydenta miasta Zielona Góra. Współpracujemy
współpracujemy z innymi grupami śpiewaczymi, a także, no chyba dzięki panu Jakubowi, z przedszkolakami. Jesteśmy chórem samofinansującym. Istniejemy tak naprawdę dzięki umiłowaniu muzyki i chęci spotkania się, bo chór to jest jedna wielka rodzina. To państwo, którzy chcecie nas słuchać i przychodzić na nasze koncerty, dajecie nam motywację do dalszej pracy i nauki śpiewania. Nasz dyrygent, pan Jakub Gościniak, który jest absolwentem Uniwersytetu Zielonogórskiego, Wydziału Edukacji, nie wiem, czy nie pomylę, panie Jakubie, tak, to nie jest ładne, naprawdę to jest trudne, Edukacji Artystycznej w zakresie sztuki muzycznej. Dziękuję bardzo. Zaraża nas swoją energią, humorem, cierpliwością i profesjonalizmem. Drodzy Państwo, brawo, panie Jakubie, brawo. Drodzy Państwo, chcemy te nasze 25 lat uczcić z przytupem. Pokazać to, co umiemy najlepiej, a z naszym dyrygentem dążymy do doskonałości, ale to... tak? Daleka droga? Bliska. Zatem, drodzy Państwo, zapraszamy do wysłuchania tego koncertu. W pierwszej części zaprezentujemy Państwu trzy utwory. Miała być miłość. Następnym utworem to będzie bardzo wesoły Serduszko puka. Zapraszamy do wspólnego śpiewania. I kolejnym utworem Jaki piękny świat. Zapraszamy. Patrzona.
Ja pogadam, bo też bardzo lubię. Czemu mam sobie odmówić? Już tak mi tutaj miło zapowiedzieli, jakby to był przynajmniej mój benefis. A robię co mogę, żeby tak nie było. I na początek chciałbym Państwa bardzo przeprosić, że siedzę do Państwa tyłem, bo tak rzadko się robi na estradzie, że się do publiczności siedzi tyłem, ale jednak dzisiaj dla mnie chór jest najważniejszy. I zauważyłem, że gdy pokazuję zęby, gdy straszę, gdy się uśmiecham, to osiągam określony, zamierzony efekt artystyczny i stąd właśnie taka decyzja, może troszkę niepopularna, ale staram się tak chociaż troszkę do Państwa uśmiechnąć czasami, żebyście mnie potem kojarzyli na ulicy. Tak słucham tego początku, aż strach grać kolejne utwory, ponieważ brzmi to według mnie naprawdę fantastycznie, jesteście superowi. Naprawdę ciężko jest aż w to uwierzyć, jakie dźwięki słyszę od tego chóru, a dlatego o tym mówię, ponieważ teraz chcielibyśmy dla Państwa wykonać utwory, które są dla nas naprawdę niełatwe. Są to utwory a cappella, czyli bez kapeli, bez zespołu. I przy takim wykonawstwie muzyki wszystko wychodzi na wierzch. Każdy ten detal, każdy błąd, ale my się nie boimy, bo ten zespół, który jest tutaj z nami, to nie jest jakaś tam zasłona dymna, tylko jest to gruba kreska, która podkreśla nas, ale to my tu rządzimy. Bardzo Wam dziękujemy, że to z nami jesteście, bo jesteście niezbędni przy tym projekcie. Nie wiem, czy Państwo, to znaczy na pewno usłyszeliście wspaniałą także sekcję perkusyjną i sekcję basową. Oni tam są schowani. To są moi serdeczni przyjaciele Marek Siwka i Paweł Słoniowski. Oni to są tak skromne chłopaki, że... Tak, ale my się właśnie za nimi nie chcemy schować. Dlatego teraz wykonamy dla Państwa dwa utwory a cappella. Pierwszy z nich to będzie Tebie Pajom. Jest to cerkiewny utwór wykonywany w trakcie cerkiewnej liturgii Dmitrija Bortniańskiego. Przypadkowo zorientowałem się, że 5 lat temu, gdy jeszcze żył Benedykt, którego utwory także tutaj wykonujemy, też chór to wykonywał na jubileuszu. Nie wiedziałem o tym naprawdę, więc fajnie się... Bernard. Już mi się mieszają imiona. Też chór wykonywał ten utwór. A drugi utwór a cappella to będzie Moja piosenka 2. Jest to wiersz Cypriana Kamila Rewida, do którego w 2019 roku stworzyłem muzykę. Zapraszam.
Tęskno mi, Panie. Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony są jak odwiecznie, Chrystusa wyznanie. Bądź pochwalony. Tęskno mi, Panie. Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej, której już nie wiem, gdzie leży mieszkanie. Tęskno mi, Panie. Do beztęsknoty i do bezmyślenia, do tacy, co mają tak za tak, nie za nie. Bez światło cienia. Tęskno mi, Panie. Tęskno mi, ówdzie, gdzie któż o mnie stoi i tam tak być musi, choć się tak nie stanie. Drodzy Państwo, z okazji tego pięknego jubileuszu chór Moderato zaprosił do dzisiejszego koncertu gościa szczególnego, panią profesor Bogumiłę Tarasiewicz, która nie po raz pierwszy w historii chóru pojawia się z nim na scenie. Pani Bogumiła Tarasiewicz, profesor zwyczajny, jest absolwentką Akademii Muzycznej imienia Jana Ignacego Paderewskiego w Poznaniu w klasie śpiewu solowego. Wykładowczyni Uniwersytetu Zielonogórskiego, autorka książki podręcznika nauki emisji głosu pod nazwą Mówię i śpiewam świadomie. Pani Bogumiła Tarasiewicz koncertowała zarówno w krajach wschodnich, jak i zachodnich naszego globu. Prowadzi biuro koncertowe i rocznie organizuje około 6 tysięcy koncertów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Za swoją działalność otrzymała wielokrotnie nagrodę rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego. Pani profesor jest człowiekiem o dużej serdeczności dla wszystkich ludzi. Wspiera różne inicjatywy artystyczne i często bierze sama w nich udział. Jest członkiem Rady Programowej Zielonogórskiego Uniwersytetu III wieku i chętnie występuje z naszym chórem. Dzisiaj pani profesor zaśpiewa dla nas 3 piosenki, a później my razem z panią profesor. Pierwszym utworem będą Jesienne róże, słowa Andrzej Włast, pomyliłam? O, przepraszam, muzyka Artur Gold,
Czyli to będzie druga piosenka. A pierwszą piosenką będzie Rebeka. Słowa Andrzej Włast, muzyka Zygmunt Białostocki. Natomiast trzeci utwór to świt, to zmrok. Wszyscy się domyślamy, z muzykalu Skrzypek na dachu. No i razem z chórem Ave Maria Kaczyniego. Zapraszamy panią profesor. W tych cudownych zapowiedziach wszystko się zgadza, poza jedną rzeczą, że ja uwielbiam śpiewać z chórem Moderato i tak naprawdę czuję się bardzo wyróżniona i bardzo zaszczycona, że zostałam zaproszona na tak wspaniały jubileusz. Widziałam cię po raz pierwszy w życiu i serce me w ukryciu cicho szepnęło, to jest on. I nie wiem skąd, przecież jesteś obcy, są w mieście inni chłopcy, ciebie pamiętam z wszystkich stron. Kupiłeś ergo i w mym sklepiku zwykle tak pełnym krzyku wszystko zamilkło, nawet ja. Mówiąc adieu, ty się śmiałeś do mnie, ach, jak mi żal ogromnie, że cię nie znałam tego dnia. O mój wymarzony, o mój wytęskniony, nie wiesz o tym przecież ty. Za tobą ktoś wypłakał z oczu łzy, że biedna Rebeka w zamyśleniu czeka, aż przyjedziesz po nią sam i zabierzesz ją jako żonę swą, hen do pałacu bram. Płakał z oczu łzy, że biedna Rebeka
gwałt, ten cud, ten krzyk. Ja sobie wyobrażam, Boże mój, na rynku cały tłum, a na mnie błyszczy biały. Czy ktoś kocha cię jak ja? Lecz ja jestem biedna i to mój sen, co całe życie trwa.
Absolwent. Tak, tak, bardzo ładnie śpiewał. Thank you.
znowu pogadam. Przez 13 lat byłem organistą i te 13 lat pokazało mi, że ta legenda o rozśpiewanym polskim narodzie jest tylko legendą. Zawsze się musiałem strasznie napracować, żeby ludzie chcieli śpiewać. Śpiewali bardzo dobrze, ale pracy trzeba było i zachęcania włożyć w to bardzo dużo. Tego problemu oczywiście nie mam z chórem moderata, oczywiście, żadnego. Ale osobiście uważam, że tu nie można sobie odpuszczać. Tu trzeba angażować, trzeba ciągle zachęcać, robić różne projekty. Żeby na przykład ta sala za chwilę, jak zostanie zaproszona do śpiewania, żeby też nie żałowała ognia. Żeby te 375 osób chociaż spróbowało tak wspaniały chór zakrzyczeć. Myślę, że nie mają szans, nawet gdybyśmy wyłączyli mikrofony. Tak tego Państwa podpuszczam. Zachęcam do tego. I na kanwie tego zaczęliśmy, przepraszam, chór od lat śpiewa piosenki o winobraniu. I tych piosenek faktycznie jest bardzo dużo. Ile Państwo znają? Wad winobraniowy? A druga piosenka? Hej, winobranie, to jest to właśnie. My tego troszeczkę znamy więcej. I generalnie bardzo się cieszę z tego, że powstają także piosenki nowe, przepiękne. Zresztą płyta, przy której pracowali także moi przyjaciele muzycy. Ale jest także dużo starych hitów. Około 50 lat temu był zorganizowany konkurs na piosenki o Zielonej Górze, o winobraniu. Co ciekawe, ten konkurs wygrało wielu muzyków z Poznania. Nie mam nic do Poznania, ale niestety nie jestem w stanie tego zaakceptować, patrząc na to, co mamy tutaj na naszej ziemi. I bardzo chciałbym wobec tego właśnie promować piosenki o Zielonej Górze. I chór gdzieś wyczaili w archiwum zielonogórskim stare nuty do różnych utworów. Tam nie było nic, tylko nuty, akordy i tekst. I podjąłem się wyzwania, żeby coś z tymi utworami zrobić. Teraz właśnie chcielibyśmy Państwu zaprezentować te piosenki o winobraniu. Będzie to Zielony Dom w Zielonej Górze. I gdy tylko zobaczyłem nuty, od razu poczułem, że to jest tango. Posłuchajcie Państwo, że nie trzeba tańczyć, tylko walca w Zielonej Górze, także tango. I drugą piosenką jest piosenka Wolimy z wszystkich miast Zieloną Górę. Jestem także rytmikiem, to znaczy prowadzę rytmikę w przedszkolu. Jest tutaj na sali Ania Gratunik, z którą pięknie współpracujemy w przedszkolu i właśnie dzięki niej poznałem piosenkę Wolimy z wszystkich miast Zieloną Górę. Proszę do wniosku, czemu jej, tak, brawo dla Ani, należą się. Czemu także i tą piosenką się nie pochwalić? Mam takie marzenie, żebyśmy pewnego dnia mogli się spotkać na winobraniu i naprawdę w centralnym momencie móc razem pośpiewać piosenki winobraniowe. Marzy mi się to, żeby na każdym rogu winobrania grał jakiś malutki zespół z różnymi piosenkami w winobraniu, żeby ludzie wiedzieli, co mają, bo mają bardzo dużo. Posłuchajcie.
Mi się w domu werwie, bo to jest moja żona Ania i zapomniałem ją zapowiedzieć, więc przepraszam. Ale Ania, jak już wejdzie, to i tak ją zapamiętacie. Więc Ania to jest moja żona. Bardzo dziękujemy. Yeah.
nas ludzie, którzy po prostu mają talent. I ten talent trzeba koniecznie publicznie pokazać. Żona naszego kolegi wygłosi nam teraz historię naszego chóru, ale w sposób zupełnie inny niż ja to zrobiłam. Zapraszamy, Teresa Tropak. Jeśli ktoś nie zapamiętał historii, to ja teraz powtórzę wszystko po kolei. 25 lat. 25 lat moderata. Był rok przedostatni drugiego tysiąclecia. Kwiecień wiosnę przystroił w cudną szatę kwiecia. Pani Nina Nowak na nadchodzące lato chór w Zielonej Górze zakłada moderato. Wkrótce Daniel Gruppa bierze chór pod batutę, uczy go jak wyśpiewać czystą, zgodną nutę. Aż po dwóch latach wszystkich zaskoczy nowina, że Bernard Gruppa, ojciec, przejmuje chór od syna. Jest pod jego dyrekcją zespół Chlubą Miasta. Repertuar szeroki, ciągle się rozrasta. Są pieśni patriotyczne, okolicznościowe, poważne, romantyczne i skoczne ludowe. Rok akademicki na inaugurację wita Gaudeamus, co wzbudza owację. Pieśni na Dzień Kobiet, jak wręczane kwiatki, na Wielkanoc, Wigilię oraz na Dzień Matki. Lecz najbardziej są dumni zielonogórzanie, kiedy chór uświetnia śpiewem winobranie. Laur na schroniach smielu, w strojach zieleń z bielą, melodia winem pachnie, wszyscy się weselą. Zespół muzycznie krzepnie, zdobywa nagrody, jedna duża rodzina, każdy tu jest młody. Ma siły na wyjazdy, na koncerty liczne, wszerz i wzdłuż po Polsce oraz zagraniczne. A gdy Bernard Gruppa opuścił nas nagle, chór szuka sternika, by znów podnieść żagle. Już mogą wypływać na szerokie wody, wziął chór Jakub Gościniak, muzyk zdolny, młody. Lecz niełatwe zadanie trafiło do Kuby, bo pandemia COVID-a torpeduje próby. Jak chórzyści mogą śpiewać, mając maski? Odpadają występy, a z nimi oklaski. Pierwszy raz w trybie online inauguracja, śpiew chóru z nagrania, smutna sytuacja. Jakby dla moderato pandemii było mało, to wielu członków chóru zeń się wypisało. Lecz już się zapaliło światełko w tunelu. W miejsce tych, co odeszli, przyszło nowych wielu. Pamięć o tym czasie niech nam nie przeszkadza. Moderato jak feniks z popiołów się odradza. Już intensywne próby, już znowu koncerty, liczne są zaproszenia, ciekawe oferty. Scheta Bernarda Gruppy, prace Jakubowe dają swym potencjałem możliwości nowe. Dla tych, którym śpiewają, na próbach się trudzą, mieć zawsze będą świeżość, nigdy się nie znudzą. Chcę Jakub, aby sztuka zawsze była żywa. Pisze nowe aranże i głosy nagrywa. Tak za doskonałością i perfekcją goni, że przyciąga muzyków nawet z filharmonii. To dzięki pani prezes UTW staraniom łatwiej jest ćwiczyć basom, altom i sopranom, bo załatwia transport, sale koncertowe, znajduje kiedy trzeba wsparcie finansowe. Jeszcze o dwóch osobach wspomnieć tu należy. Ich starań i wysiłków niczym się nie zmierzy. Kieruje nimi zapał oraz dobra wola. Są to Teresa Tropak oraz Lorenz Jola. Dbają o piękne stroje, gadżety, dodatki. Cierpliwie od chórzystów pobierają składki. Dlatego nic dziwnego, że w tym otoczeniu może się nasz moderato poświęcić tworzeniu. Wciąż pełen zapału oraz twórczej weny radośnie zespół wiedzie od sceny do sceny. Tak wiele dobrej woli w tym młodym człowieku. Nie znajdziesz w nim uprzedzeń czy bariery wieku. Można więc mieć tę pewność, że chór ciągle młody będzie z nami obchodził jeszcze liczne gody. Niejedną jesień, zimę, wiosnę oraz lato spędzimy podziwiając nasz chór moderato.
chciałem to powiedzieć. A teraz wielki finał! Ładnie tak.
Trzeba mi wielkiej wody, tej dobrej i tej złej, na wszystkie moje pogody, niepogody duszy mej. Trzeba mi wielkiej drogi wśród wiecznie młodych psów, na wszystkie moje złe bogi, niebogi moich snów. Oceanów mrukliwych i strumieni życzliwych, głębi niepewnych i opowieści rzewnych, drogi biało-srebrzyste, dróżki nieuroczyste, piachu w siebie niepewnych i ptasich rozmów śmiernych.
jeszcze chwila dla nas, dobrze, drodzy Państwo, wytrzymajcie. A teraz czas na podziękowania. O, właśnie. Taki tu jest już zawsze kolej rzeczy, że coś się zaczyna i po prostu coś się kończy. Drodzy Państwo, w imieniu chóru chcemy złożyć podziękowania dla Pani Agaty Miedzińskiej za udostępnienie tej właśnie sali na nasz koncert. Dziękujemy Pani Prezes Zofii Banaszak i całemu zarządowi UTW Zielona Góra za wsparcie i stałą pomoc w naszej działalności. Dziękujemy bardzo Panu Dyrektorowi Szkoły nr 18, tylko żebym nie przekręciła nazwiska, Panu Andrzejowi Brychce za udostępnienie sali na próby naszego chóru. Dziękujemy bardzo muzykom, jednocześnie naszym przyjaciołom, za współudział w naszych koncertach. Bardzo serdeczne. Bardzo prosimy, to jest bardzo, 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 bardzo miły gest. To wszystko. Natomiast Pani Prezes, tak w międzyczasie, bardzo przepraszam, ale chór też postarał się dla Pani Prezes o drobiazg. Bardzo, bardzo dziękujemy. Ojczyzna. Pani profesor Tarasiewicz za uświetnienie naszego koncertu i duchowe wsparcie w naszym śpiewaniu. Czy pani profesor jest? Ale na pewno nas słyszy. Chyba pojechała na zajęcia, no trudno. Pani Ani Gościniak za stałą gotowość śpiewania z nami. Dziękujemy. Panu Jakubowi Bartusz i Łukaszowi Zalewskiemu, operatorom dźwięku i światła. Bardzo dziękujemy. Brawo dla tych panów. Bardzo się starali, żeby nas było dobrze słychać i tym bardziej ładnie widzieć. Panu prezesowi Radia Zachód, panu Michałowi Iwanowskiemu, za objęcie naszego jubileuszu patronatem medialnym. Kochani, mamy bardzo zdolnych ludzi na naszym uniwersytecie, dlatego wszystkim kamerzystom, fotografom za obsługę naszego występu, a w szczególności pani Krysi Filmanowicz, Bolkowi Polarczykowi oraz Kaziowi Błaszyńskiemu za to, że nas tak sumiennie nagrywa. Oczywiście bardzo dziękujemy pani Bogu Mile Chile, bo źle powiedziałam. Chili Dąbek. Oraz panu Krzysztofowi Subocz. Bardzo serdecznie dziękujemy, no nie tylko wszystkim fotografom, którzy są u nas, bo zawsze się dzielnie spisują i na każdym naszym koncercie są. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy również wszystkim naszym dobroczyńcom i sponsorom, bez których nasz dzisiejszy koncert nie mógłby się odbyć, a także wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób wspierali nas i nadal wspierają. Dziękujemy wszystkim byłym chórzystom, którzy z różnych przyczyn no nie mogą z nami śpiewać, ale wiem, że zawsze nam dzielnie kibicują. Dziękuję bardzo chórzystom obecnym na scenie za poświęcony czas.
naprawdę ciężką pracę i za to, że chce nam się wszystkim po prostu chcieć. A teraz my, chórzyści, szczególnie dziękujemy naszemu dyrygentowi. Jakubowi Gościanikowi. To jest Gościanikowi. Za trud, jaki wkłada w naszą edukację. A teraz przyszedł ten moment, jakby ktoś z Państwa chciał zabrać głos, to zapraszamy. A zaśpiewać też można. Bardzo prosimy, kto chce z Państwa zabrać głos, zapraszamy na scenę. Dziękujemy. Szanowni Państwo, nadejszła, nie, jak to mówią, wielkopomna chwila. Ja zapraszam tutaj do siebie ponownie Teresę, Tereskę, Tropa i Jolantę. Chodźcie tu do mnie, koleżanki kochane. Słuchajcie, w imieniu chóru całego chcemy serdecznie, jestem wyrazicielką koleżanek, kolegów i wspaniałego dyrygenta. Dziękujemy Wam za Wasze zaangażowanie, za Wasze serce, za Waszą pracę w organizacji różnych spraw, za dbanie o nas, o stroje, o różne nawet sprawy finansowe, nie jesteśmy w ogóle, wyrażamy swoją ciągle ochotę i żebyście nas zawsze dbały o was i były takie szczęśliwe jak my teraz. A my dziękujemy, że tak ochoczo dajecie te składki. Słuchajcie! Hurra! Niech żyje moderator! Jeszcze nie wychodzimy, bo prezenty rozdajemy. Drodzy Państwo, no i ten bis chyba będzie, prawda? Ja was, zanim prezes powie, kochanie, ja witam wszystkich, którzy mnie pamiętają tu. Oczywiście wycieczka do Wilna, też wspomagałam tutaj jako solistka. Kocham was po prostu. Koncert był cudowny. Cudowny, jeszcze raz wielkie brawa. Jestem pod takim wrażeniem, że ja nie wiem, ja bym tu chciała śpiewać i tu bym chciała, tu i tu, ale tak się nie. A to jest pani Ania Gmiąt, która faktem jest z nami, bardzo często śpiewała jako solistka. Dzień dobry. Chór Cantabile wita swojego młodszego braciszka, chór Moderato. Wspólnie mieliśmy jednego ojca, który nam dużo dał. I powiem wam, jesteście jak wino. Im starsi, tym lepsi. Wow!
Jeszcze ja słowo. Każdy jubileusz jest niezwykłym wydarzeniem. Jest okazją podsumowania dotychczasowych osiągnięć oraz wyznaczania nowych wyzwań i zadań. Skłania do refleksji, wspomnień i przemyśleń. Szanowni jubilaci, z okazji waszego 25-lecia składamy serdeczne gratulacje oraz słowa uznania i podziękowania za wieloletnią działalność artystyczną. Dziękujemy za wszystkie wspólne koncerty, których troszkę było, spotkania oraz wyjazdy. Życzymy niesłabnącej motywacji do kontynuowania śpiewaczej pasji oraz wielu artystycznych uniesień, tak? Niech dalsze lata działalności chóru wieńczone będą kolejnymi sukcesami, a życzliwość słuchaczy towarzyszy wam wszędzie. Członkowie chóru Cantabile i Sulechowskiego Towarzystwa Kultury. Oczywiście takiego dyrygenta, no troszkę wam chyba zazdrościmy. Bardzo dziękuję, Jejciu. Czy ja mam jeszcze jakąś rękę? Bardzo dziękuję, Górowi, bardzo. A jeszcze Grysia Kastelein, halo, pozdrawiamy cię, kochana. Czy mam. Tak, bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. I to też dla chóru. Na jutro. Szanowni Państwo, ponieważ ja i tak wiem, że byłabym wywołana, tylko dlatego, że mam zajętą drugą rękę, dziękuję. No tak, można zazdrościć. Kochani, po prostu gratuluję. 25 lat to szmat czasu. Wiele z was osób znam, rozpoznaję. Wiem, kogo też nie ma, bo tych też znałam i znam. Gratuluję. My jako trochę wasz starszy siostra, brat, jakkolwiek, 50-latek, gratulujemy tych równych jubileuszy wam i sobie. Mam nadzieję, że dlatego, że jesteśmy w Zielonej Górze, dlatego tak tutaj jest pięknie, drodzy Państwo, prawda? Kochamy Zieloną Górę wszyscy. Gratuluję wam serdecznie. Powiem tylko tyle. No te aranże dzisiejsze rozłożyły mnie na łopatki, absolutnie. Kochani, wszystkiego najlepszego. Kuba się do mnie, drugi Kuba też się uśmiecha, bo myśli to samo co ja, prawda? Tak pięknie. Zapraszam, kochani. Tak, kochani, zapraszam bardzo serdecznie już teraz oczywiście na koncert winobraniowy. Czujcie się zaproszeni. Rozpisaliśmy się w tym chórze bardzo mocno. Talentów ci u nas nie brakuje. W związku z czym może ja przeczytam taką sentencję, którą chór dedykuje naszemu dyrygentowi. Miłość i muzyka. Miłość do muzyki i muzyka miłości, którą w twojej pracy z nami się dzielisz i nam przez to przybliżasz piękno muzyki i wlewasz w nas nadzieję, że będziemy lepszymi. Niechaj dla ciebie będzie radością serca, spokojem duszy i natchnieniem umysłu do pięknego życia, twórczego życia, życia pełnego miłości do świata i do nas. Z głębi serca serdecznie dziękujemy. I wszyscy się tutaj podpisali, żeby nie było. Także drogi Kubo, przed tym, przepraszam, ręce mi się trzęsą, mogę tak? Bardzo dziękuję. No, również, ale to Hey, yeah.
skrzydłowa, ty mnie z całej siły kochaj. I nie w drobinie, kochaj mnie, kłaju w tramwaju, kochaj mnie, nie marudź, nie szczokaj, ale z całej siły kochaj. Gminie w Kęczynie, kochaj mnie, męcze i serce, kochaj mnie, czy miasto, czy wiocha, ty mnie z całej siły kochaj. Nie słychać? O, słychać. Drodzy Państwo, i teraz wypada mi przedstawić wszystkich, którzy brali udział w tym koncercie. Soliści to pani Bogumiła Tarasiewicz, Anna Gościniak, Marzena Jachimowicz, Danuta Kłos i M. Jola Lorenz. Muzycy, o, pochwalimy się. Jakub Kotowski, skrzypce. Martyna Ptaszyńska, skrzypce. Monika Zgórecka, altówka. Justyna Biernat, czy Bernat? Bernat, przepraszam. Wiolonczela. Ukryty Marek, siwka perkusja. I także ukryty Paweł Słonimski, gitara basowa. No mogliby wyjść? No nie wyjdą? Słuchajcie, to wszystko było pod dyrygenturą, może źle powiedziane, pod batutą pana Jakuba Gościniaka, naszego dyrygenta. Dziękuję za podchód. Prowadzący to Zygmunt Szymek i ja, Emilio Florenz. Dziękujemy bardzo i zapraszamy na kolejne koncerty. Myślę, że jeszcze ten koncert powtórzymy. Drodzy Państwo, chór otrzymał od naszej Agatki, kochanej Agatki Miedzińskiej, która sercem nam służy, jest naszym przyjacielem przez duże B. Napisała między innymi, ja nie będę czytać całości, ale jest cytat: muzyka to najlepszy język do poruszania serc ludzi na całym świecie. Po krótkiej przerwie, troszeczkę się sceneria zmieni, zaprosimy do pięknego występu wokalistkę Aleksandrę Matusiak-Kujawską, a po jej recitalu pan prezydent Zielonej Góry ufundował Państwu tort, który zanim ruszymy go i pokroimy, to poróbcie zdjęcia, bo jest to cacko zrobione przez Zielonogórską Palmiarnię. I za chwileczkę będzie druga część.